Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Kup dach firmy Robben za 12 tysięcy złotych. Otrzymasz myjkę Kärcher za złoty 23. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Ilu kierowców wybrało już hybrydy Toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. No ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba, to przyłączam na benzynowy. I widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. F1 to jedyny drive shop w Kaliszu. Dzień dobry, chciałam zamówić zakupy do domu. Oczywiście, co mamy przywieźć? Chipsy, czekoladę, sok jabłkowy, kole. Super, o której i kiedy pasuje pani dostawa? W piątek o 20:00. Będę płaciła kartą u kierowcy. Okej, bardzo proszę, dziękujemy za zamówienie i do zobaczenia. Już teraz zrób zakupy bez wychodzenia z domu. Zadzwoń pod numer 515 230 303. Zamów produkty, a kierowca bezpiecznie dostarczy je pod drzwi twojego mieszkania. Zamówienia są realizowane codziennie w godzinach od 10 do 24. Koszt dostawy to zaledwie 10 zł na terenie Kalisza. F1 to również szybkie zakupy przez całą dobę bez wychodzenia z samochodu. Serdecznie zapraszamy. Kalisz, ulica Polna 110. Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Rząd zapewnia, że jest bezpiecznie, ale chętnych do pracy przy wyborach brak. Zapraszam na środowe wydanie magazynu miejskiego. Agnieszka Walczak, dzień dobry. Na początek skrót najważniejszych informacji dnia. Kontrolowany luz, czyli premier, zdejmuje kolejne obostrzenia. Otwieramy gospodarkę, ale nawet o centymetr nie luzujemy reguł bezpieczeństwa. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, w jakiej formule, ale wybory będą. Jednak chętnych do pracy w komisjach brak. Pożegnanie z prawkiem. Jechał z prędkością 136 km na godzinę. Dwie ofiary śmiertelne i 15 nowych zakażonych koronawirusem to dobowy bilans epidemii SARS-CoV-2 w Kaliszu i powiecie kaliskim. We wtorek wieczorem Ministerstwo Zdrowia informowało o dwóch kolejnych ofiarach śmiertelnych COVID-19. To 95-letnia kobieta, która zmarła w szpitalu w Wolicy i 86-letni mężczyzna z Kalisza zmarł w szpitalu zakaźnym w Poznaniu. Łącznie w naszym mieście i powiecie mamy 28 zmarłych i 421 zakażonych. W całym województwie koronawirusem zaraziło się już 1399 osób, a z powodu tej infekcji zmarło 85 osób. Wyzdrowiało 221 pacjentów. Tyle statystyki, bo przed nami luzowanie obostrzeń. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekend, hotele wznowią działalność, do pracy wrócą także przedszkola i żłobki. Co jeszcze zmieni się po długim weekendzie majowym? Konferencję poświęconą drugiemu etapowi znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 śledziła Agnieszka Gierz. Więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu, stąd rząd zdecydował się na drugi etap znoszenia ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym. Po pierwsze jest zielone światło na otwarcie przedszkoli i żłobków. Od 6 maja chcemy dopuścić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka, każdego przedszkola przez organy założycielskie. Jednak my to umożliwiamy i wytyczne ministra zdrowia
będą jednocześnie określały warunki, na jakich to otwarcie będzie możliwe. Dla osób, które nie będą mogły swoich pociech oddać do przedszkola czy odprowadzić do żłobka, dla tych osób dalej będziemy oczywiście mieli zasiłek opiekuńczy, ale też zachęcamy do tego, żeby w odpowiednich warunkach jednostki samorządowe otwierały żłobki i przedszkola, przy czym my dodatkowo jeszcze zapewnimy środki dezynfekcyjne w dodatkowych ilościach po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne. Kolejna zmiana dotyczy handlu. Od poniedziałku, 4 maja, otwarte będą centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków. Również od poniedziałku czynne będą hotele i miejsca noclegowe, ale bez restauracji i rekreacji, na przykład basenów, siłowni czy placów zabaw. Rząd uchyla też zakaz działalności sklepów budowlanych w weekendy. Otwarte zostaną także muzea i biblioteki, a osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej. Salony masażu nadal pozostaną jednak zamknięte. Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas jednak ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nawet o centymetr nie luzujemy reguł bezpieczeństwa, dystansowania społecznego. O zachowanie dyscypliny społecznej zaapelował Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Wczoraj jechałem do pracy rowerem i ogromna rzesza ludzi na ulicy albo nie ma maski w ogóle, albo ma zsuniętą maskę na brodę. Szanowni Państwo, to nie jest odwaga, to nie jest pokazanie, jaki ja jestem dzielny i nie boję się wirusa. To jest lekceważenie tego, że mogę zakazić innych. To jest objaw egoizmu. Dlatego bardzo proszę i bardzo apeluję, w przestrzeni publicznej zakładajmy te maski. Kiedyś one nie były potrzebne. Teraz, kiedy mamy już ponad 300 osób na milion mieszkańców chorych, pewnie bezobjawowych jest nieco więcej, nośmy te maski, żeby chronić innych. Jak przekazał minister, trwają starania, by zwiększyć liczbę codziennie wykonywanych testów i by objąć nimi jak najszerzej personel w DPS-ach i ZOL-ach. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Jak wyjaśnia rząd, stale obserwuje sytuację epidemiczną, analizuje dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitoruje wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie podejmuje decyzje. Optymistyczne wizje premiera i możliwość dodatkowego zarobku to jedno, a strach to drugie, więc chętnych jest mniej niż zazwyczaj. Chociaż obwodowe komisje wyborcze teoretycznie zostały powołane, to w ponad 300 na niespełna 500 podlegających Państwowej Komisji Wyborczej w Kaliszu nie ma chętnych do pracy. W przypadku naszego miasta minimalny skład udało się stworzyć w 4 na ponad 50 obwodów. Minimalny skład każdej komisji to 5 osób i w zależności od wielkości obwodu można go powiększać. Komisje mamy powołane, przynajmniej w tym zakresie, w którym się udało. Na pewno nie wszystkie nam się udało powołać. Na 470 obwodów mamy powołanych 137 komisji. 333 jest niepowołanych. W Kaliszu mamy 56 obwodów. Z tego co pamiętam, to 4 obwodowe komisje zostały w Kaliszu powołane. Komisarz wyborczy czas, by powołać komisję, miał do 20 kwietnia 2020 roku. Aktualnie, chociaż wybory mogą odbyć się w każdej chwili i formie, nie ma wytycznych co do dalszych kroków związanych z obsadzaniem stanowisk w obwodach, w których nie udało się skompletować składu komisji. Nie wiadomo też, czy jeśli wybory się odbędą, a komisje nie zostaną stworzone, to te, które są, przejmą ich pracę i na czym ta w ogóle będzie polegać. Wyborcy jeszcze się zgłaszają i my te zgłoszenia rzeczywiście przyjmujemy. No jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy uzupełniać te komisje, ale jednak nawet jeżeli przyjdzie rezygnacja jakakolwiek, to powołują się te osoby na sytuację epidemiologiczną.
Praca w komisji to czuwanie nad odpowiednim przebiegiem wyborów, wydawanie karty zgodnie z listą mieszkańców podporządkowaną danemu okręgowi, także już po zakończeniu głosowania liczenie głosów. W zależności od pełnionej funkcji w komisji można zarobić od 350 zł do 500 zł. W razie dwóch tur to dodatkowy zastrzyk nawet 1000 zł, ale jak na razie nie wiadomo, jak przy zbliżających się wyborach prezydenckich praca takich komisji miałaby wyglądać i na czym polegać i czy będą potrzebni. Czy głosy na przykład będą liczone w zupełnie inny niż od czasów pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce sposób? W jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejskich budynków trwa remont. Rogatka Wrocławska przechodzi prace konserwatorskie i zabezpieczające. Co znajdzie się w odnowionym obiekcie? Decyzja jeszcze nie zapadła. Ostatni remont przeprowadzono tu ponad 20 lat temu. Zakres robót obejmuje izolację ścian, wzmocnienie murów, remont elewacji i dachu. Wymienione zostaną stolarki, okienna i drzwiowa oraz wykonane instalacje elektryczna na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz sanitarna. Ponadto odnowione zostaną schody wejściowe, a teren bezpośrednio przy Rogatce zostanie zagospodarowany z odtworzeniem zieleni. Inwestycja przewiduje też znaczne prace wewnętrzne. Obejmują one naprawę balustrad, wymianę zabudowy schowków na poddaszu, renowację schodów, remont posadzek i odnowienie ścian. Prace mają zakończyć się do końca maja, a ich koszt to 570 tysięcy złotych. Po zakończeniu planowanego remontu Rogatka Wrocławska zyska nowe przeznaczenie. W jej murach zagości jedna z instytucji publicznych działających na rzecz Kaliszan, ale jaka konkretnie, tego na razie jeszcze nie wiadomo. Wcześniej w budynku znajdowała się cukiernia, a następnie była to siedziba jednego z kaliskich stowarzyszeń. Mniej zatłoczone ulice i niektórych ponosi. Tylko w poniedziałek z powodu rażącego przekroczenia dozwolonej prędkości 6 kierowców straciło prawo jazdy. Rekordzista przy ograniczeniu do 50 miał na liczniku 136 km na godzinę. Kaliska policja jest zajęta kontrolowaniem osób przebywających w kwarantannie, ale nie aż tak bardzo, by zaprzestać normalnej pracy. W poniedziałek 6 kierowców boleśnie się o tym przekonało. Niechlubnym rekordzistą był 26-letni kierowca z powiatu kaliskiego. Mężczyzna na odcinku drogi, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, jechał z prędkością 136 km na godzinę. Oprócz 26-latka tego dnia prawo jazdy straciło jeszcze 5 innych nieodpowiedzialnych kierowców. Wszyscy oni będą mogli odzyskać dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami dopiero za 3 miesiące. Z pewnością nogę z gazu trzeba zdjąć na Łódzkiej i to nie tylko ze względu na bezpieczeństwo i kontrolę, ale także prace remontowe studni kanalizacyjnej. Naprawy potrwają do czerwca. Z uwagi na ulokowanie studni na czas prowadzenia robót ruch odbywa się wahadłowo i regulowany jest sygnalizacją świetlną. Prace prowadzone są na odcinku między ulicą Kujawską a granicami miasta. Drogowcy proszą o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu, a taksówkarze radzą, by w miarę możliwości kierować się przez szałę. Żeby przejechać, trzeba trochę odstać, a w godzinach szczytu korki sięgają nawet do trasy bursztynowej. To projekt muzyczny stworzony w trakcie pandemii. Muzycy, którzy wzięli w nim udział, pochodzą m.in. z Kalisza, Konina, Kutna, Turku czy Koła. Niektórzy z nich nigdy nie spotkali się osobiście, ale połączyli ich Beatlesi. Czas pandemii postawił przed nimi sporo ograniczeń, jednak artyści cały czas poszukują rozwiązań, dzięki którym mogą dać upust swojej kreatywności i twórczości. Na ciekawy pomysł muzyczny wpadł Zbigniew Żmijewski, muzyk, saksofonista pochodząc z Ruszkowa niedaleko Koła. Nie spotykając się z innymi muzykami, m.in. z Kamilem Pyrkiem z Kalisza, udało mu się zorganizować nagranie coveru słynnego utworu zespołu The Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be.
Na gitarze basowej zagrał 15-letni kaliszanin Kamil Pyrek. Kamil ma na swoim koncie liczne koncerty w kraju i za granicą, jest laureatem Festiwalu Młodego Jazzu w Jeleniej Górze. Wiele razy występował też w telewizjach ogólnopolskich. There is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. 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 Whisper word of wisdom. Let it be. W projekcie muzycznym, który w całości możecie obejrzeć i posłuchać na naszym portalu faktykaliskie.pl, wzięli udział również Oliwia Sobczak, Julian Kokociński, Wojtek Oliński, Kamil Nowosiad, Bartek Operacz i Dominik Ostrowski. A na portalu faktykaliskie.pl znajdziecie wspomnienia nieżyjącego już księdza Leona Stępniaka, jednego z ocalałych z obozu koncentracyjnego w Dachau, którzy swoje życie zawierzyli świętemu Józefowi Kaliskiemu i przez lata po wyzwoleniu pielgrzymowali do naszego miasta z wdzięczności za ocalenie życia. Rocznica wyzwolenia obozu przypada na 29 kwietnia. Szczegóły na naszej stronie internetowej. A już za moment drugi odcinek muzycznego programu Kalisz i wszystko gra. Zostańcie Państwo z nami i poznajcie kolejnego artystę związanego z naszym miastem. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Magazyn Miejski wraca w czwartek o 17:15. Wieczór pochmurny, możliwe przelotne opady deszczu, termometry pokażą 15 stopni na barometrach 988 hektopaskali, wiatr słaby z północy. Noc pogodna z niewielkim przejściowym zachmurzeniem, 9 stopni ciepła, ciśnienie stabilne wyniesie 990 hektopaskali. Czwartek od rana pogodny, z upływem dnia będzie przybywać chmur, termometry pokażą 21 stopni na barometrach 989 hektopaskali.